Hej, siemaneczko, witam bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale. Na samym początku przypomnę tylko o zostawieniu łapy w górę oraz subskrybowaniu kanału, jeżeli seria Wam się podoba. Dzisiaj bawimy się na mapce Felsbrunn, która wróciła również, tak jak i sandomierskie okolice, na rozgrywkę jednoosobową. Tłumaczyłem, dlaczego tak, a nie inaczej. No i dzisiaj będziemy musieli tutaj sobie dokończyć nasze prace, o których mówiłem, że bardzo możliwe, że tam będę chciał je może ogarnąć na live'ie. Ale jednak no tutaj mało czasu, ze względu właśnie na czas, stwierdziłem, że ogarniemy to sobie normalnie. Dobra, czyli na rozgryweczce na odcinku. W prawo, tak, w prawo będzie skręcał, wygeneruj, zobaczmy jak mu to pójdzie. Będzie bardzo dobra, czyli nie tak jednak. Najpierw musimy zrobić tak, oblicz ścieżkę krawędzi obecnego pola, obliczył. I teraz to jest 11 na liście, tak? Tak. Generacja kursu. Urocia nie 3, tylko full. Na końcu jeździ po prostu cały czas dookoła. I teraz będzie całe. No teraz powinien długo troszeczkę wszytywać, bo no jest obszar. Tak, właśnie. O wiele większy. Dobra, no to mamy to. Zrobimy tak, rozpocznij kurs. Ile mu tutaj zajmie? Godzinę, jeśli wszystko dobrze pójdzie. O tym pamiętajmy. Bo jak coś pójdzie nie tak, gdzieś tam się zablokuje, no to już to będzie więcej niż godzinę, nie? Także o tym też musimy pamiętać. Tutaj jeszcze fendzika sobie zostawiłem. Ale dobra, zrobimy tak, że ja to postawię sobie tutaj koło tego lemiesza. I tak tutaj wióry nie przywożę, bo wióry kupujemy, że tak powiem, z automatu, więc nie mam takiej potrzeby. Dobra, odpinamy. Odpięte. Tutaj zrobimy tak i tak, żeby nam się to nie zbugowało na wszelki wypadek. Lecimy zmienić ogumienie. Tam pracownik jeszcze dokończy tylko rozsiewanie, rozrzucanie obornika i będzie w miarę spoko. Robotę na jesień, no bo tutaj mamy późne lato, ale to już no, można by było powiedzieć, że na jesień w sumie. No mamy całkiem sporo, jeszcze tam mam bardzo możliwe, że będę miał siano do zebrania, bo to jeszcze siano nie jest. Chociaż no możemy się tam przejechać i zobaczyć, ale wątpię, że tam jest już siano. Z drugiej strony może bym mógł też skoczyć tam i zobaczyć. Trochę nowych informacji o farmingu było przez cały jakiś tam tydzień, może dwa, więc to zrobiłem też taki odcinek podsumowujący na kanale. Mam nadzieję, że nie zapomnę i podkleję wam to właśnie gdzieś w karcie ten odcinek, żebyście sobie zobaczyli, jeżeli ktoś nie jest na bieżąco. Kolejna sprawa jest taka, że właśnie, Vehicle Inspector. A nie, my już zebraliśmy, tak? Dobra. Nic nie mówiłem. Już zebraliśmy siano. Vehicle Inspector też by się przydał właśnie na takiej zasadzie, że mamy gdzieś tam widoczny tych naszych pracowników. No bo tak jak mówiłem, jak gościu od pługu talerzowego gdzieś tam się zatrzyma, ciągnik mu się popsuje, czy coś w tym stylu, no to będę miał nie lada problem, moi drodzy, bo no nie ma się co oszukiwać. Chłop troszeczkę mi namiesza na gospodarstwie. Wydaje mi się, że było chyba troszeczkę za jasno. Dobra. Zmieniamy ogumienie. No możemy naprawić. Ustaw. Podwójne koła. Mamy. Nie, jeszcze teraz muszę tak. Właśnie, do tego gościa muszę dołączyć. W sensie nie tyle dołączyć, co odesłać go na gospodarstwo. No zrobimy to na szybko, niech sobie sam pojedzie. Nic mu się chyba po drodze nie stanie. I co teraz? Teraz tak. Tak jak mówiłem, roboty jest mega dużo. Naprawdę mega dużo jest robot. Ciągnik mi jest potrzebny. Weźmiemy sobie chyba tutaj właśnie masejka. Weźmiemy sobie rozsiewacz do wapna. Teraz muszę pamiętać o tym, żeby opryskać od chwastów, bo no ostatnio zapomniałem tą kukurydzę opryskać. Kurczę, ja mam jeszcze jeden ten pług talerzowy. Ale dobra, niech sobie tam robi jednym tym pługiem. Myślę, że będzie spoko. Mam jeszcze od cholery gnojowicy. No wygląda na to, że tego obornika i całej reszty no jakoś super dużo nam nie pójdzie. Mamy tutaj nawóz. Nie chcemy nawozu. Wyładujemy to.
Dobra, wyładowane. Kupię sobie tutaj wapno. Tak, wapno. Dawaj, sypaj, byku. Do fulla, niech będzie do fulla, bo wszystkie pola i tak muszę wapnem opierdzielić, nie? Więc to by było bez sensu. Ja nie pamiętam, jaki my tu mieliśmy, totalnie nie pamiętam, jaki my tu mieliśmy plan, jeżeli chodzi o jakieś siewy. Czekajcie, bo jak to było? Tam mamy kukurydzę. Tutaj co było? Ostatnia uprawa oleiste. Był chyba właśnie ten, ale coś mówiłem o pszenicy i o jęczmieniu. Ale no nie mam, nie pamiętam dokładnie. W lewo. Czego 18, nie 30? A bo nie jest rozłożony pewnie, dlatego tak wykrywa. A zrobimy 25, niech sobie jeździ, nie? Dobra, ten sobie jeździ tutaj, tamten sobie jeździ tam. Więc to byśmy mieli załatwione. Zwierzoki nakarmione. No i świnki jeszcze, ona tutaj z nimi jest problem, bo ja nie mam totalnie, wiecie, co im dawać jeść na chwilę obecną. Fendziu stoi sobie tutaj i John Deere stoi sobie tutaj. Dobra, to wiemy. Rozrzutnik. Fajnie by było umyć ten rozrzutnik przy okazji, bo już obornika w sumie to no, nie mam, żeby wywozić, więc umyjemy sobie ten sprzęt tutaj. No i spoczko. Takiej roboty trochę będzie. Dobra, no to zrób może tak, że plan będzie zakładał. Kurczę, pokusiłbym się wszędzie o jakąś pszenicę czy jęczmień. Ale jak tak zrobię, no to może być całkiem spory problem, bo... No będzie tego trochę dużo. W sensie, że słomy będzie dużo. A nie chcę zbierać słomy. Nie pamiętam, my ostatnio mieliśmy rzepak, nie? To my teraz moglibyśmy gdzieś tam soję. Ja właśnie mówiłem chyba o soi, co prawda. Soja. Tylko, że jakbym chciał zasiać soję po rzepaku... Ten płodozmian, on jest totalnie... słabo zrozumiały. W sensie, nie tyle słabo zrozumiały, co może... Ja to ująłem. Jest nieprecyzyjny. Już wam tłumaczę dlaczego. Ponieważ... powinniśmy mieć możliwość przypisania do płodozmianu A na numer pola. Nie ma być płodozmiana. Płodozmian na pole numer 27, 25, 26. Płodozmian na pole numer taki i taki. Płodozmian na pole numer taki i taki. My nie mamy takiej możliwości. No i jak mamy zapamiętać, gdzie jest taki płodozmian? Jeszcze możemy wykorzystać do tego autodrive'a i sobie postawić znacznik. Ale tak jak mówiłem, na multiku próbowałem postawiać te znaczniki od autodrive'a do dodatkowe. Kto to tak daleko tę przyczepę postawił? Nie mam pojęcia. Chyba ja. Muszę najpierw odczepić. Dobra, John Deere wyjeżdża. Możemy gdzieś tam pszenicę i jęczmień też zasiać. Też nie jest głupi pomysł. Tylko teraz tak, ja mam tutaj siewniki do zboża. Zgadza się. Więc te siewniki do zboża sobie weźmiemy, zasiejemy sobie tutaj pszenicę albo jęczmień w sumie możemy zasiać, tak? No to dobra. Nawet owiec byśmy mogli. To może owiec? W sumie owiec to nie jest głupi pomysł. Nie wiem, pewnie mi powiecie, że powinienem po tym wapnie coś tam... A owiec mogę? Mogę teraz, tak? Że powinienem po tym wapnie coś tam innego robić, jeszcze zaorać, to skultywatorować. Ja wam powiem tak, siewniki mają mega głęboką tutaj, że tak powiem, możliwość pracy. Nie mam tutaj żadnych kabli. A nie, no to są sadzarki. Tu jest siewnik. Co mi się tak myli? Ale czy ja mam tylko jeden siewnik? Ja powinienem mieć więcej niż jeden, bo no sadzarki mamy dwie. Ja mówiłem o soi chyba tam. Na tym największym obszarze. Wcześniej, tak mi się przynajmniej wydaje. No właśnie. Jęczmień, owiec.
No niech będzie łowiec. Okej. Rozkładamy. Wiem, że dużo będę tutaj teraz pracownikami robił, ale przy tak dużym gospodarstwie no nie da się inaczej, jak nie robić tego pracownikami też i na przykład właśnie cosplayem, bo no sami widzicie jak jest, nie? Zrobimy sobie generację kursu, pyk. Pole numer 27, 25 rzuci cały czas się zaznaczy, nie mam pojęcia dlaczego. Uwrocia zrobimy jedno, w lewo będzie skręcał i wygeneruj. Wstecz. Nawóz też jest. To rozpocznę. Akurat tamten zdąży, ten zdąży. I teraz tak. Nie pamiętam ile tutaj tej kiszonki będziemy mieli w sumie. Mleko mamy sprzedane. Kolejna rzecz, którą chciałem zrobić w dzisiejszym odcinku, no to miałem troszeczkę dylemat, tyle wam powiem. Zastanawiałem się dokładnie mówiąc nad zakupem jednego z pól. Czy to będzie dziewiątka? Właśnie. I wtedy tą dziewiątkę mógłbym jeszcze wcielić do tamtych pól. Ewentualnie myślałem nad siódemką. Lecimy po kukurydzy. Kukurydza tutaj, jak to wygląda? Alo, 40 kg należy do Paula, cena, zachwaszczenie, gleba. Tutaj był ugór, wcześniej ostatnio uprawiał ugór. No, tu bym musiał podziałać, nie? Bo to już widać. Tylko, że to jest szóstka, a tu jest dziewiątka. Wydaje mi się, że dziewiątka byłaby lepszym rozwiązaniem dla nas. Bo totalnie nie mam co robić za bardzo z tą kasą. Ile ta dziewiątka kosztuje? Znaczy, no wiem, że tam owce mieliśmy powiększać, nie? No ale 300 tysięcy tylko ta dziewiątka kosztuje. Siódemka kosztuje... Siódemka kosztuje 500? No way. Ta szesnastka, ona najbardziej kusi. Chociaż no w tym roku pokusimy się nad zakupem dziewiątki. Kupimy sobie dziewiątkę. I zrobimy tak. Gdzie jest pędzik? Czy ja wszystkie trzy ciągniki, takie swoje ulubione, że tak powiem, zatrudniłem? Mam nadzieję, że nie. Fędziu. Czemu? Ej, chyba jednak było dobrze. Wcześniej. W sensie, że 18 metrów, a nie 30. No dobra, trudno. Nie będę tego poprawiał, bo będziemy mieli trochę gorzej z azotem. Nie wiem, czemu ja to zmieniłem. Nie przemyślałem. 18? Co, 30 metrów to powinno być chyba, tak mi się wydaje. No mniejsza o to. Bierzemy sobie ten punkt talerzowy i muszę jechać tam uprawić to pole jeszcze. Nowy obszar. Wydaje mi się, że w tym sezonie no to już tak za wiele nam nie zostało. Właśnie takie prace bardziej związane z... Jak mówiłem, likwidacja chlewu będzie na pewno. Będę się starał jeszcze powiększyć właśnie pastwisko dla owiec. Na to większe, bo owce są no, zapełnione na chwilę obecną już od dłuższego czasu, co prawda. Więc tutaj też mam jakiś tam problem. Kolejna sprawa, mamy jeszcze kukurydzę na ziarno, na dziesiątce do zebrania, więc sam też będę musiał trochę podziałać. A teraz na początek, no będę tutaj chciał tą dziewiątkę wcielić, że tak powiem, do całego tutaj mojego kompleksu z polami i zobaczymy jak to nam wyjdzie, bo no tutaj od razu będę chciał zrobić taki myk, słuchajcie, że sobie będę tworzył pole, nie? Wydaje mi się, że będzie to dosyć rozsądne. Opuszczamy. Tworzymy pole. No dobra, ty tworzysz. Jest spoko. Tutaj jest jakiś znak. Nie chciałbym, żeby gdzieś tam pracownicy właśnie go wykrywali jako kolizję. Nie no, naprawdę, mega obszary. To będzie coś po prostu... gospodarstwo pokroju Pyrlandii, na której graliśmy na live z widzami, bez modyfikacji. Była taka seria na początku na kanale też. Właśnie jak na live'ach zaczęliśmy grać. Ale no kurczę, no tam to poszło o wiele szybciej też, nie? No bo to tak na multi z innymi graliśmy, tutaj tylko jakieś tam odcinki, live'y czasami wlatują, ale godzin tutaj jest, ja wam mówiłem chyba ostatnio. Czas gry 272 godziny. Mega dużo. Wydaje mi się, że jak na jedno gospodarstwo to jest naprawdę mega dużo. Ale już wspominałem też nieraz, że z tego gospodarstwa jestem najbardziej dumny. Jest to naprawdę stworzone
No moją ciężką pracą, serio. Ja tutaj wszystko zrobiłem od podstaw dosłownie. Wiadomo, jakieś tam modyfikacje używałem i tak dalej też, ale no w dużej mierze modyfikacje, jakie używałem, no to jest no Courseplay, Autodrive, takie podstawowe, nie? No jakieś tam przyczepy z autoloadem to też się zdarzały, tak. Ale to, tak jak mówiłem, że no prowadząc gospodarstwo w samemu, no to jedynie na jakimś tam mniejszym gospodarstwie można by się było bawić w ładowanie tych bel i tak dalej. Jeszcze nieraz robiłem na przykład tak, że tę przyczepę stawiałem sobie na środku pola i podwoziłem, ale układało się to samo, nie? Ja to sobie tak rozwiązałem. Wydaje mi się, że dobrze. Mi akurat taka rozgrywka pasuje. Niektórzy mogą powiedzieć, że mało realistycznie, ale ja powiem, że po prostu jest to moje, tak? Ja sobie to tak wymyśliłem i tak chciałem grać. Druga sprawa jest taka, że jak się skończy tutaj kukurydza w tym już do końca, totalnie nie będziemy mieli kukurydzy w tym młynie, nie będziemy już tutaj robić ściemy żadnej. Kurczę, no jakbym tu nie miał już tej kukurydzy, to ja bym to najchętniej już sprzedał. Ale pewnie w przyszłości jeszcze kupimy tamto pole i może w przyszłym roku właśnie kupimy tamto i jeszcze nam zostanie 16. Wydaje mi się, że ten centralny obszar mapy, jak już będziemy mieli totalnie za sobą, no to będzie w porządeczku, nie? Wtedy już nie będziemy musieli się martwić totalnie o nic. Tylko że nasza 16, tak jak mówiłem, że na końcu sobie zostawimy, może ją przebudujemy, jeszcze mam jakieś lasy do wycięcia tutaj, więc fajnie, bo ja tutaj strasznie mało się zajmowałem, jeśli chodzi o jakieś tam leśnictwo, nie? Dotarł tam do punktu końcowego i zanim on tutaj się ogarnie, to ja sobie połączę to pole tak, żeby on wykrywał cały ten obszar, ustawię, żeby tutaj wapno rozsiewał i dopiero go puszczę, nie? A tutaj gościa puszczę po prostu, żeby sobie to uprawiał. Tamten, tam jest pług talerzowy, tamten sobie pryska od tego, jeszcze będę musiał tutaj opryskać od chwastów, dobrze, że siewnik mam z nawozem, tylko czy ja mam jeden ten siewnik? Kurde, no ja bym powiedział, że mam więcej tych siewników zbożowych. No jeden. 15 metrów, to są 18, ale to są... One też są zbożowe. To co ja odpierdzielam? Nie mam pojęcia. Dobra, to trzeba będzie jeszcze ten jeden siewnik tutaj gdzieś zatrudnić, coś mi się wydaje. Chociaż na dziesiątce i na tam... Na którymś polu miałem zasiać kukurydzę. Kurczę, ja nie wiem, czy kukurydza nie wypadnie nam tutaj. Na tym obszarze. Ja coś czuję, że kukurydza miała być tam, gdzie on właśnie teraz sieje owies. Serio. Coś tak czuję, że tam miała być. A jak sobie tutaj pierdykniemy kukurydzy tyle, no to ja znowu zrobię tyle kiszonki i tyle wszystkiego, że to jest masakra. No ale dobra, no skoro tak ma być, to niech tak będzie, nie? No my sobie tutaj to jakoś ogarniemy i będę sobie tutaj tą kukurydzę później pewnie kosił. No część skosimy na ziarno, część skosimy na kiszonkę. Tak jak mówiłem, serię przechodzą już na single player, na okres wakacyjny zawieszam multika. I tak jak wspominałem, pieniądze zamiast na multi będę wydam na jakąś sukienkę dla żony. Może wam wrzucę zdjęcia na Discord na sukienki, ale bez żony. I tyle, nie? Jak sobie coś tam znajdzie i kupi. Co więcej tutaj można by było powiedzieć? Fajne informacje się pojawiają co jakiś czas właśnie o FS22. Ja sam nie mogę się już doczekać, kiedy będzie ta gra, kiedy wyjdzie już premiera. Albo jakieś tam, wiecie, mały gameplay, chociaż taki, wiecie, troszeczkę rąbek tajemnicy zostanie nam uchylony. Bo, no nie powiem, szczerze mówiąc, czekam, bo no tak, fabryki mamy, tak? Będą fabryki tutaj dodane. Liczę na to, że będą o wiele lepiej zbalansowane niż te, które tutaj dostajemy od właśnie Global Company, czy też od grupy Agras, te fabryki, które są tam właśnie takimi łańcuchami produkcyjnymi też. Bo na tych fabrykach akurat tak, po pierwsze, te fabryki są za tanie w kupnie. Druga sprawa, te fabryki zarabiają na siebie zdecydowanie za dużo. Wydaje mi się, że gdyby to okroić na przykład, że stawiamy taką fabrykę i wartość w przeliczeniu, wiecie, tam za te tony wychodziłoby tam około 10% więcej niż na przykład wartość, tak jak tutaj wsypuję kukurydzę i ta mąka na przykład za tonę jest warta 10% więcej niż tona kukurydzy, nie? W sensie, no wsypujemy 100 tysięcy litrów, które jest warte 200 tysięcy, a zarabiamy na tym 220 tysięcy, nie? Na takiej zasadzie. A nie, że no kurczę, zarabiamy na tym 500 tysięcy czy 600 tysięcy, bo to jest
Ja rozumiem, że no zakłady produkcyjne one są po to, żeby właśnie na siebie zarabiać, tak? Zdaję sobie z tego sprawę jak najbardziej, oczywiście. Ale no też to jest, wiecie, niemożliwe, żeby zarabiać tak horrendalne kwoty na właśnie przetwórstwie czegoś tam. Znaczy, zdaję sobie sprawę, że można, może, jak najbardziej można, nie? Ale no to też jest jakoś tam zbalansowane, przynajmniej powinno być, nie? Więc naprawdę liczę na to, że ekonomia będzie tutaj na naprawdę wysokim poziomie w nowym farmingczku. Co dalej, to jeszcze tam właśnie tam plotki były odnośnie tej gleby 3D. W to nie wierzcie, tam nie będzie gleby 3D, to po prostu jakbyście sobie zrobili tutaj może, nie wiem czy mi się uda. Macie po tym pługu, nie? Ale jak sobie zrobicie taki ten i gdzieś tam na niektórych mapach można zrobić tak, że to wygląda tak jakby tak było troszeczkę pozapadane. To nie będzie gleba 3D, po prostu teren chyba tych pól będzie bardziej nierówny robiony na tych mapach. No tutaj mamy w miarę gładko, ten ciągnik gdzieś tam się buja, ale bardzo możliwe, że właśnie będziemy mieli na polach tak troszeczkę większe zróżnicowanie. Co ciekawe, nic nie wspominają na temat tego, czy będziemy mieli ponownie dostęp do tego, żebyśmy sobie sami modyfikowali teren. Mam nadzieję, że to będzie nadal, bo i że po prostu samo tak jakby budowanie map będzie jeszcze bardziej uproszczone, w sensie przerabianie tego, nie? I coś na zasadzie takie, że wchodzimy w ten tryb przerabiania. Spoko by było, gdybyśmy mieli możliwość jeszcze na przykład cofnięcia kilku kroków, nie? Bo już nieraz na przykład spotykałem się z takimi sytuacjami, że jak sobie nie zrobisz zapisu przed na przykład modyfikacją terenu, no to możemy się nieźle zdziwić w momencie, gdy przyjdzie, że wywaliliśmy sobie górkę albo mega duży dołek i teraz chcemy to naprawić. Pochłonie to po pierwsze bardzo dużo środków finansowych z naszego budżetu, po drugie czasu i nerwów. Ale trzeba też pamiętać o tym, że no farming ma coś takiego jak opcje z backupem. Dobra, to sobie teraz tutaj na pracowniku będziesz jeździł. Więc no ten backup tam też fajnie pomaga. Co to się stanęło się? Zrobimy tak, najbliższy punkt, niech będzie najbliższy. Zobaczymy, gdzie on pojedzie. Najpierw jak ktoś tam ominie, to ja sobie to po nim poprawię i tyle, nie? Ale chyba nie ominie. On po prostu się tam chyba nie wyrobił, zwyczajnie. Wapno. Gościu od wapna. Temu to tutaj 38 minut. Łe panie, naprawdę tu by się przydało trochę ludzi do pomocy dzisiaj. A tak jak mówiłem, lecimy na singlu. Zatrzymaj kierowcę. Musisz najpierw rozłożyć narzędzie. Usuń. Zrobimy taki myk, że ja sobie tutaj tam, gdzie dam radę, to sobie jeszcze szybko poprawię. Pamiętajcie, że na precyzyjnym farmingu jest taka fajna opcja, że po prostu nie sieje wam tak jakby dwa razy tego wapna, tylko tutaj mi będzie siało to wapno, ono się będzie zużywać tylko w miejscach, gdzie tego wapna nie było, tak na dobrą sprawę. Chociaż ono, z tego co widzę, to nie było na złym poziomie tutaj, jak sobie zobaczycie na tej tutaj właśnie minimapce, chociaż no dobra, musi być zmniejszona. Na tej minimapce, jak widzicie, to było na całkiem dobrym poziomie to wapno, więc jeszcze nie musieliśmy aż tak dupy spinać, jeżeli chodzi właśnie o zwapnowanie tego pola. No następne co tutaj będę robił, to puszczę tam pracownika, żeby wapno rozsiewał. No i muszę puścić tam pracownika na to największe pole, chociaż tam będzie soja, tam będzie, tutaj będziemy mieli kukurydzę. Jak uda nam się zarobić jeszcze trochę kasy, to może w tym roku jeszcze kupię tą siódemkę i obsieję sobie tam po prostu. Nie wiem jeszcze co w sumie. Może tam po kukurydzy, jak zdążę, też sobie jakiś owiec dalej pykniemy. Zobaczymy, nie? Jak za mleko jeszcze wlecą jakieś spore pieniążki, to wydaje mi się, że będziemy mogli śmiało zainwestować i kupić jeszcze jeden obszar w tym roku. Sezonów tutaj zostanie, podejrzewam, no jeszcze ze 4 z 5 sezonów uda nam się obskoczyć. Tak jak mówiłem, jakieś tam nowe mapki, coś tam będziemy jeszcze ogrywali sobie z tego farminga. Ja od niego nie odchodzę totalnie, no tylko że też sami wiecie, że zainteresowanie farmingiem spadło i zarówno z waszej strony, jak i z mojej strony, bo jest hype na FS22, tym bardziej, że się pojawiają nowe informacje.
Więc jak najbardziej rozumiem to, że no każdy czeka na tego nowego farminga zamiast tego starego. Jeszcze kolejna sprawa jest taka, żebyście zostawili łapkę w górę i zasubskrybowali kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Ale tak na poważnie, no w sumie to też było na poważnie, a tak serio to też wygląda to następująco, że Farming Simulator 2019 już się nie opłaci kupować. Dla jasności, pamiętajcie, że z każdym nowym farmingiem, który wychodzi, dostajecie na start wszystkie te maszyny, które były w starym farmingu. Giants taką politykę prowadzi od samego początku, że jeżeli na przykład w poprzedniej wersji były jakieś tam płatne DLC-ki, to w następnej wersji te DLC-ki były już wbudowane w podstawkę gry. Także o tym pamiętajcie. Też wspominałem o tym, że no na edycji kolekcjonerskiej mamy case'a. To jest też dosyć ciekawe, ponieważ... A nie, dobra, bo ja muszę teraz obliczyć znowu, oblicz krawędzie. Mamy krawędzie. 18, tak? Tak. Generacja kursu. To może zrobię jeszcze taki myk, że sobie na wszelki wypadek zapiszę, bo jak za dużo sobie wygenerujecie tych kursów, to no niestety, ale czasami może wam się gra troszeczkę skraszować. Mamy raz jeden kursik, drugi kursik, tamten nie jeździ na kursie, więc spoko. Gościu jedzie bez kursu. Nie, aż dziwne, nie? No i zobaczcie, że no my tutaj tą centralną część mapy mamy dla siebie. Tutaj mamy las, nie? Może jeszcze gdzieś tam coś zasadzimy, tych drzewek. Ja później będę miał pieniądze, to sobie zasadzę tutaj na przykład. To wszystko obsadzę lasem. Na koniec sprzedam wszystkie zwierzęta, przewiniemy 10 sezonów, zobaczymy jak tam nas urósł. I tyle. Dobra. To była 17, to była 18. Uwrocie jedno niech będzie. Wygeneruj kursik w prawo. Będziesz skręcał, no to będziesz sobie tak. No to też może być tak. Dobra. 18 metrów. Najbliższy, pierwszy punkt. Rozpocznij. No i gościu już tutaj będzie sobie działał. Ja bym chciał zrobić screena ładnego, ale coś nie mogę. Jeszcze, ostatnie podejście. Dobra, teraz się chyba udało zrobić screena. Mamy to. Temu jak tutaj idzie? No idzie jak po bidzie niestety. Tam też ominął kawałek. Chociaż nie, nie, on tego nie ominął, my tam po prostu wapno jeszcze raz posialiśmy. Ciężaróweczka. No, ten tutaj mnie jeszcze dosyć mocno interesuje, bo tutaj wapno też będzie no, nie lada wyzwanie. Hektarów ile mam? Można by to było szybko jeszcze policzyć. Mniej więcej. 2,60. No tutaj, kurczę. Nie no, może tak, aż tak szybko byśmy... A, jeszcze łąkę mam, przecież dwie łąki. Więc no te hektary sobie na koniec pewnie podliczymy. Szkoda, że tutaj tej drogi nie będę mógł zlikwidować, bo też można by to było jeszcze tutaj połączyć. No i zostanie mi tylko 16. A, ten jest jeszcze osobny obszar. A to jest z lasem też, więc może zrobimy tak... A tu jaka jest droga? Jak to jest piaszczysta droga, to ja bym sobie to... Tak, czekajcie. Pobiegniemy tam? Gdzie ja jestem? Dobrze jestem, dobrze biegnę. Jak tam jest droga taka, którą się da zlikwidować, to byłoby spoko. Biegnij, biegnij. Nie, no to jest ta droga. No nie, no to jest ta droga tutaj. Do tego zlikwidować się... A nie, to jest ta tutaj chyba była pokazana, tak? Dobrze mówię? Tutaj. Czyli tam mamy jeszcze taką małą dróżkę. I to jest wjazd na pole. Łe, panie. No ale jak 16 już kupię tutaj, no, to normalnie tory rozbieramy, tory sprzedajemy, kable tutaj też sprzedajemy, wszystko w cholerę. No i działamy dalej. Jeżeli jeszcze wam się podoba, moi drodzy, to pamiętajcie, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, dajcie mi znać, czy czekacie na FS22, bo ja, no zajebiście mocno. Elo.